Akcja szkoły rozkręciła się na dobre. Od dłuższego czasu młodych odwiedzają same siatkarskie znakomitości. Bezpośredni kontakt z gwiazdami ma zachęcić uczniów, przede wszystkim klas siatkarskich gimnazjum nr 13 do wytężonej pracy. Patrząc na nazwiska, które już zawitały na spotkania z gimnazjalistami tej szkoły, warto trenować, by móc później cieszyć się z ogromnych sukcesów polskiej siatkówki, które były i są udziałem gości odwiedzających obieg przy ulicy Reja. Warto wspomnieć, że przed kilkoma miesiącami relacjonowaliśmy przebieg siatkarskiej pogawędki z Jakubem Jaroszem, Bartoszem Kurkiem czy Sebastianem Świderskim. Tym razem w hali sportowej pojawili się Ryszard Bosek i Dawid Murek. Ten pierwszy to Mistrz Świata z Meksyku z 1974 roku i Mistrz Olimpijski z Montrealu z 1976 roku. Później trener siatkówki Murek, natomiast przez lata był czołowym zawodnikiem naszej reprezentacji. Obecnie wciąż gra na wysokim poziomie reprezentując barwy Domeksu, Tytana, AZS-u Częstochowa. Pytania do gości były bardzo różne. Dotyczyły początków kariery, treningów, sukcesów, emocji przeżywanych na parkiecie. Młodzi pytali również o życie prywatne obu siatkarskich gwiazd. Uczniowie dzięki spotkaniu mieli ogromną radość, a goście satysfakcję z możliwości przekazania siatkarskiej wiedzy i doświadczenia. Oby za akcją gimnazjum nr 13 imienia Unii Europejskiej we Wrocławiu Poszły kolejne szkoły, warto w młodych rozwijać ducha sportu.